Siema wszystkim, z tej strony Sauli, witam was w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj mam dla was kolejną mapkę, na której możecie wbić naprawdę duży liście expa. Więc ten co musicie zrobić, to ładujemy się na mapkę, do której macie na samej górze na ekranie. Jeżeli was załadował, podchodzimy do tego miejsca, klikamy sobie A, klikam potwierdź. Jeżeli to zrobiliście, bardzo wam dziękuję. Teraz wchodzimy sobie do tego portalu i w tym miejscu będzie taka mapka, na którą musimy sobie kliknąć G i czekamy, aż was załaduje. Jeżeli was załadowało, idziemy sobie dokładnie tutaj, schodzimy sobie na sam dół. I teraz jedyne co musicie zrobić, to musimy sobie wyłączyć po prostu tło, więc podchodzimy sobie do clear, wyłączamy sobie tło i teraz jeżeli macie ten taki spawn na górze, to idziemy sobie tutaj do tej drugiej rampy z drugiej strony, budujemy się 6 razy do góry, czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6 i teraz 6 pod dół w lewo, 4, 5, 6 i w tym miejscu będzie przycisk, który sobie klikamy i teraz musicie sobie przejść dokładnie tutaj. I musicie zabić tego zombie, który jest w tym miejscu. Jeżeli go zabiliście, to po was przeteleportuje i tutaj już zaczniecie dostawać expa. Ja dostanę pewnie około 10 000. Więc idziemy sobie teraz do kolejnego miejsca. I teraz musimy sobie pójść dokładnie do takiego hotelu, który jest w tamtym miejscu. I idziemy sobie tam na sam koniec. Wchodzimy sobie teraz na górę i w tym miejscu musimy się z tyłu zbudować raz, 2, 3 podłogi i 3 w lewo. I teraz w tym miejscu będzie kolejny przycisk, który sobie klikamy i za niego także zaczniecie dostawać expa. Więc schodzimy sobie teraz stąd, idziemy jeszcze do jednego miejsca. Teraz idziemy sobie dokładnie do tego burgerka i jeżeli do niego pójdziemy, to będziemy musieli pod nim wykonać po prostu dowolną emotkę. Czyli idziemy sobie tutaj, stajemy sobie dokładnie tutaj i wykonujemy dowolną emotkę, jeszcze jedną niżej, o dokładnie tutaj. I teraz zaczniecie dostawać expa. Więc dzisiejszego filmu było na tyle. Mam nadzieję, że wam się podobało, życzę wam miłego expienia i widzimy się już w kolejnych filmach. Siemanko!